Program Odnowy Wsi to jeden z najbardziej efektywnych systemów wsparcia społeczności wiejskich. To przede wszystkim aktywizowanie społeczności lokalnych i takie pokierowanie rozwojem wsi, aby kierunek tego rozwoju był akceptowany przez mieszkańców. Ja pamiętam początki Odnowy Wsi, ja wtedy pracowałem w Kluczborku, w Ośrodku Sportu i Rekreacji, kiedy te pieniądze, o których mówimy na początku, one były po kilka tysięcy złotych przeznaczone na wieś. W odpowiedni sposób była wyceniona również godzina pracy społecznej jako wkład własny. To od początku było prowadzone w pewnym takim dobrze zrozumianym systemie i zarówno dla darczyńców, jak i tych, którzy otrzymywali te pieniądze. I w momencie, kiedy znaleźliśmy się w Unii Europejskiej, pojawił się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, pojawiły się lokalne grupy działania, to my mieliśmy ten fundament. Fundament w ludziach, którzy mówili: o, to jest teraz większa możliwość pozyskania pieniędzy dla mojej wioski. Początkowo uczestnictwem w programie były zainteresowane 54 sołectwa z 28 gmin. Dziś programem jest objętych 711 sołectw z 68 gmin. Każda złotówka przeznaczona na realizację zadania w programie Odnowy Wsi wygenerowała dodatkowo 23 zł w końcowej wartości projektów. Inicjatorem programu Odnowy Wsi jest Ryszard Wilczyński, obecny poseł RP. 25 lat temu zaczynaliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Można powiedzieć, na wsi brakowało wszystkiego, również środków na realizację przedsięwzięć, ale powiedzieliśmy sobie tak: najważniejszy jest pomysł, zorganizowanie się, motywacja, odpowiedzialność, zbudowanie czegoś, co byśmy nazwali planem odnowy miejscowości, zrealizowanie pierwszego startowego przedsięwzięcia, które pozwoli ludziom uwierzyć, że potrafią, a na inne rzeczy pieniądze się znajdą. I rzeczywiście, Opolski Program Odnowy Wsi to ewolucyjnie rozwinięta metoda rozwoju lokalnego. Wsi i ich społeczności to kreowanie lokalnych liderów i budowanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za przyszłość małych ojczyzn, gdzie podstawowe znaczenie miało i ma nadal wykorzystanie miejscowych zasobów niematerialnych, a w szczególności tożsamości społeczności wiejskich i wartości życia wiejskiego. Naszym pomysłem po kilku latach działalności w Odnowie Wsi stała się bioróżnorodność. Stały się aleje lipowe, stały się aleje czereśniowe, stał się ogród bioróżnorodności i działania związane z bioróżnorodnością i ochroną ekosystemów terenów wiejskich. W moim rozumieniu Odnowa Wsi to jest idea, która żyje i ma żyć wśród mieszkańców. To jest proces. Moim zdaniem to jest proces, który został zapoczątkowany 25 lat temu, który się rozwija. Kamień Śląski tam w ogóle od lat miał taki duży potencjał, taki społeczny. Ludzie utożsamiają się z miejscem, w którym mieszkają. Udało mi się w tą społeczność wejść, ale tym swoim potencjałem zarazili mnie i zaczęliśmy bezfinansowo zwielać wiele przestrzeni. Ale czasami w wielu miejscach wystarczyło coś dobrze posprzątać, coś uporządkować. W całym okresie 25-lecia realizacji programu Odnowy Wsi zdarzyło się szereg takich dobrych momentów. Właśnie utworzenie Funduszu Sołeckiego, ustawy, która w 2009 roku została przyjęta i uruchomiła mechanizm od roku 2010, było takim przykładem. To zrobiono na podstawie naszych opolskich doświadczeń. Górki w programie Odnowa Wsi są od 20 lat. Bardzo aktywnie są od 5 lat, ale tak naprawdę uczyliśmy się na to, co było wcześniej. Wyciągnęliśmy wnioski i aktywnie działamy. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z okazji jubileuszu 25-lecia Odnowy Wsi. Z okazji tego pięknego jubileuszu postanowiliśmy napisać projekt do Urzędu Marszałkowskiego na 25 urodziny w Górkach drzewo zasadzimy. I stąd też taki pomysł, aby właśnie uczcić ten piękny jubileusz ważnego dla nas, dla sołectw programu. Postanowiliśmy zasadzić 25 właśnie czereśni, ale nie tylko. Posadziliśmy również 1000 cebulek krokusów, żeby był to taki prezent z okazji tego jubileuszu. I też zbudowaliśmy taką pierwszą małą altanę piknikową w naszym nowo powstającym parku sołeckim pod nazwą Tajemniczy Ogród. Efekty takiego podejścia widoczne są na opolskich wsiach, w których jakość życia w ciągu ostatnich 25 lat znacznie się poprawiła. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu wsi, tworzą lokalne organizacje, które realizują wiele ciekawych projektów. Szansa, jaką dały fundusze krajowe i unijne, jest znakomicie wykorzystywana.